Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak cynować. Nie, dzisiaj pokażę Wam, czym można zastąpić cynę. Blacharze, a zarówno amatorzy, którzy bawili się już cyną, próbowali tą cynę nakładać na karoserię. Wiadomo, pierwsze kroki były trudne, cyna spływała jak rtęć i większość z nas zaczęła rezygnować z cynowania. Ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać preparat, który zastąpi nam cynę. Jest to preparat dwuskładnikowy. Wygląda jak tuba silikonu. Nie będę reklamował firmy. Sam dzisiaj testuję go pierwszy raz. Już pokazuję początek wylotowy tej tuby. Jest przedzielona na pół. To znaczy, że są dwa składniki w środku. Do zestawu dołączone są dwie końcówki. Tak jak Wam tu teraz pokazuję, w tej końcówce jest taka kratka, w której pod ciśnieniem mieszają się te dwa składniki. W tym samochodzie wymieniam akurat wszystkie cztery płotniki i te miejsca spawane będę testował tym preparatem. Masa ta bardzo ciężko przeciska się przez ten mieszalnik, ale już zaczyna coś wychodzić. Bardzo ciężko wylatuje z tej końcówki, bo jest cienki wylot. Można sobie go powiększyć, ale nie ma potrzeby. Teraz tą masę będę rozprowadzał po tych spawach. Powciskam to w te zakamarki. Jak widać, masa ma bardzo ładny kolor, taki aluminiowy, i widać, bardzo dobrze się klei do metalu. Miejsca niedostępne, gdzie nie dojdziemy szpachelką, można sobie wyprowadzić palcem. Do tego zalecam zakładać rękawiczki. Masa jest średnio rzadka, jest taka klejowa. Widać, jak się błyszczy i nie musimy tego rozprowadzać całkiem na gładko, bo i tak musimy to fajnie do równego na drugi dzień wyszlifować. Ta masa potrzebuje około 8 godzin, 8 do 10, zależy od temperatury. Ten kawałek testowy mam już skończony. Zrobię sobie jeszcze błotnik przedni i zaraz pokazuję Wam, jak to będzie wyglądać po wyschnięciu. Zamiennik cyny już wysechł. Próbuję już go szlifować na gładko. Bardzo ładnie wypełnił te szczeliny po spawaniu. Jest bardzo gładki, nie narobił por czy dziurek, tak przy szpachlowaniu. Po rozszlifowaniu tego zamiennika cyny, kolor tej masy różni się od cyny, jest bardziej matowy, podobny do aluminium, ale jest bardzo twardy. Tutaj na przednim błotniku było więcej tych dziurek po spawaniu, ta masa bardzo dobrze wypełniła te szczeliny, jest bardzo gładka. Teraz krótko podsumowując ten zamiennik cyny, jak wiadomo, nie będę ukrywał, cyna to jest cyna, jest to lepszy produkt, ale jeśli chodzi o ten zamiennik, to ten zamiennik ma też swoje plusy i minusy. Z plusów jest to, że nie ścieka ta cyna, łatwiej trzyma się powierzchni, jest łatwiejszy w obróbce. A z minusów jest to, że po nałożeniu preparatu musimy czekać najmniej 8 godzin, aż preparat wyschnie. Dopiero możemy wtedy go obrabiać.